Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu kotecki przejmują kanał, bo mamy kolejny gadżet dla kotów, no i może piesków też, do omówienia. Cóż to jest? Ta rzecz nazywa się Xiaomi Smart Pet Fountain, czyli po prostu inteligentna fontanna dla zwierzaków. Dlaczego akurat dla kotów? Moi drodzy, w przypadku kotów jest trochę dziwnie. Koty bardzo często chorują na nerki. Koty powinny się nawadniać, a niekoniecznie lubią pić z miski takiej płaskiej, szczególnie jak mają równie płaski pysk. Ten, kto ma kota, to wie, że kotek na przykład lubi się bawić płynącą wodą, bardzo często atakuje kran i w związku z tym chętnie również korzysta z wody, która jest w ruchu, która się porusza. Widocznie tak ma, że lubi sobie tą wodę też upolować. No i właśnie temu służy taka fontanna. Dlaczego akurat Xiaomi? Dlatego, że jak już wiecie, korzystamy również z Mimiski, czyli z michy inteligentnej dla kotów. Jak już mamy ekosystem, to warto mieć ekosystem jednej marki. Ale oprócz tego, fontanna to po prostu nic innego jak poidełko dla kotów. Woda wylatuje tędy, sobie tutaj przepływa, kotek ją wypija i tyle co jakiś czas wodę trzeba uzupełnić. I w zasadzie teoretycznie tyle. Obsługa niby banalnie prosta. I w sumie tak jest. W odróżnieniu od Mimiski, tutaj w aplikacji nie ma nadmiaru elementów sterujących, bo tak naprawdę sterowanie jest proste. Fontanna ma dwa tryby pracy. Stały, woda leci cały czas. Automatyczny, woda leci w cyklach 10-minutowych, czyli 10 minut leci, 10 minut nie leci, 10 minut leci i tak dalej. I w zasadzie aplikacja jest nam potrzebna tylko do tego, żeby dowiedzieć się, że zbiornik jest pusty i że trzeba wymienić filtr. Można się bez tego obejść, ale z drugiej strony im więcej gadżetów mamy podłączonych do naszej aplikacji Michałom, tym lepiej, nie? Ta jest fajna, bo po pierwsze Primo jest cicha. Naprawdę jest cicha, tego urządzenia nie słychać praktycznie, gdy ono pracuje. Wydaje mi się, że koty też go nie słyszą, bo się go nie boją, podchodzą do niego bez żadnego problemu, bez zalęknienia, także myślę, że jest ok. Następna fajna rzecz w tym urządzeniu jest taka, że koty mają stale świeżutką wodę. Dlaczego świeżutką? Bo jest filtrowane. To urządzenie zostało wyposażone w dwa filtry. Minusem ich obecności jest to, że trzeba je co jakiś czas wymieniać, ale niewątpliwym plusem jest to, że kotki mają stale dostęp do czyściutkiej wody, ponieważ nawet gdyby przypadkiem coś tam wpadło, przysłowiowa mucha, to filtry ją wyłapią i ona już nie wróci ponownie do obiegu. A wiadomo, że kotkom też futerko trochę wychodzi i tak dalej. Filtry są potrzebne i nie ma co o tym dyskutować. To jest dla zdrowia waszych kotów. Kolejnym istotnym elementem tej akurat konstrukcji jest to, że ona jest bardzo prosta w montażu, demontażu i czyszczeniu. Popatrzcie. Wyciągamy cały zbiornik i już. To sobie zostaje podłączone, to jest baza tam z zasilaniem. Nawiasem mówiąc, kabelek jest porządny, zabezpieczony przegryzieniu przez koty. Na spodzie są nóżki, które zapobiegają temu, żeby miska przejeżdżała, żeby fontannę koty przewróciły czy przesunęły. Trochę nie podoba mi się to, że przewód trzeba gdzieś tam zawijać, bo nie ma w odróżnieniu od Mimiski tutaj miejsca, żeby ten przewód schować. No taki drobny minusik, natomiast plusem jest to, że to zabieram i wyjmuję michę, zbiorniczek czyszczę, napełniam wodą. Jak już zapewne zauważyliście, z przodu mamy taki analogowy, optyczny wskaźnik poziomu wody, ale gdybyście zapomnieli wody dolać, to aplikacja w telefonie, naturalnie, jeżeli podłączycie fontannę do aplikacji w waszym telefonie, aplikacja wam wskaże, że ej, trzeba uzupełnić kotą wodę. Dobra rzecz dla zapominarskich. No i aplikacja powiadomi was również o konieczności wymiany filtrów. Taki wstępny filtr jest tutaj przy pompce i warto też zwrócić uwagę, że ta pompka nie jest na samiuteńkim dnie, ona jest troszeczkę nad dnem, po to, że tam zawsze na dnie zbiornika jakieś męty, fałfy pływają, żeby ta pompka ich nie zasysała. No i taki pierwszy wstępny filterek mamy tutaj. To jest po prostu, powiem wam wprost, gąbka taka, może jakaś specjalistyczna, może nie, ale w każdym razie o odpowiednim kształcie i ją po prostu wtykamy tutaj. I cała robota. Kolejny z filtrów mamy tutaj, no to już jest taki poważniejszy, jak widzicie, filtr. O, jakieś nawet widać, tutaj paprochy się przyczepiły. I ten filtr, no niestety, wymieniamy w całości. Takie filtry mniej więcej cenowo wychodzą około 30 kilku złotych na miesiąc. Cała fontanna to już, moi drodzy, jest koszt 3,5 stówy. Ale po pierwsze, zapewni ona waszym kotom fun. Koty będą ganiać tą wodę, będą ją chętnie piły, a jak już powiedziałem, to jest zdrowe dla ich nerek. Po drugie, no też opcja dla zapominarskich. Ten zbiornik możemy uzupełniać wodą rzadziej niż zwykłą niedużą miseczkę dla kota, a to jest z kolei szczególnie ważne latem. No latem koty muszą po prostu więcej pić, zresztą tak jak i my.
Następna, równie istotna dla zdrowia kotów rzecz, to to, że ta woda jest filtrowana, czyli nawet gdyby przypadkiem dostały się tutaj jakieś paprochy, jakieś kawałki futerka, czy no, właśnie przysłowiowe muchy, to filtry to wyłapią, a kot cały czas tutaj będzie miał w tej głównej misie czyściusieńką wodę. No i teraz pytanie, czy warto taką fontannę kotkom sprawić? Słuchajcie, 350 zł plus powiedzmy 3 dychy miesięcznie na filtry. Pytanie, ile jest warte dla Was zdrowie Waszych kotów? Bo akurat ja wyceniam je na trochę więcej niż te 3,5 zł. Zatem ja to polecam nie tylko zapominalskim, ale wszystkim, którzy kochają swoje koty. I to na razie tyle, jeżeli chodzi o gadżety dla zwierzaków, ale jeżeli temat Wam się podoba, to obiecuję, że wróci na kanał. Do zobaczenia, cześć!